Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale oczywiście i dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi modami. Z modami, które urealistycznią waszą rozgrywkę. Ostatnio, nie wiem czy więcej, znaczy się w sumie już Ponad miesiąc temu zrobiłem Wam film z najlepszymi modami ciążowymi i podczas researchu do tamtego odcinka po prostu zobaczyłem tyle przydatnych modów, które mogłyby się okazać faktycznie dobre i faktycznie ciekawe i postanowiłem, że zrobię Wam ten odcinek, a takich modów jest do pokazania Wam naprawdę wiele, takich, których jeszcze nie pokazałem, a pokazałem naprawdę bardzo dużo a jak najbardziej właśnie te mody powinny się na tym kanale pojawić, więc naprawdę pokażę je wam, bo niektóre z nich są naprawdę bardzo, bardzo warte dużej uwagi. Także zapraszam wszystkich do oglądania i zabieramy się za pierwszą modyfikację, nie ma na co czekać i przedłużać. Na pierwszy ogień pokażę Wam dodatkowe slajdery do KASA i jest ich naprawdę sporo, więc sobie zacznijmy od wzrostu. I aby powiększyć czy pomniejszyć naszego sima, jeżeli chodzi o wzrost, musimy sobie przytrzymać go tutaj, tak za szyję, i przeciągać do góry i na dół. Akurat ja nie często używam sliderów, natomiast od czasu do czasu mi się zdarzy, miałem taką rozgrywkę, gdzie ludzie po prostu mieli różne wzrosty i, tym, i im to ustawiamy, i było to bardzo, bardzo realistyczne. Mamy jeszcze slider, uwaga, muszę teraz tą panią rozebrać, do tego, żeby to zrobić. Slider bioder, można powiedzieć? Tak, bioder, i jak bierzecie sobie. Tutaj, widzicie, to możecie sobie te biodra tutaj e, nimi manipulować i możecie zrobić takie Kim Kardashian style bardzo. Więc ja wszystko to wam prezentuję ładnie. Możecie zrobić takie optymalne. O, e, i jeszcze włosy możemy sobie zdjąć, i mamy slider e, szyi. Proszę bardzo, możemy zmniejszyć szyję i zwiększyć szyję. Taka wiecie, żyrafa. Jeszcze większa, no to akurat wygląda przeraźliwie. Albo taka w ogóle, panna zupełnie bez szyi, taka trochę zgarbiona, można powiedzieć, także najlepiej zrobić to chyba optymalnie na taką szyję, że tak powiem, średnią, o i to teraz to wygląda dobrze, natomiast możecie sobie oczywiście kombinować i tworzyć jeszcze więcej przy tym, bo faktycznie kas już jakby w Simsach 4 jest bardzo rozwinięty, prawda? A tutaj dodatkowo jeszcze możecie jakieś dodatkowe rzeczy robić. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze slajdery na uszy, a niekoniecznie slajdery na uszy, tylko takie gotowe presety uszu. Proszę bardzo, takie troszeczkę inne, na przykład Elfie uszy gdzieś tu się znajdą i tak dalej, bo moim zdaniem te uszy, które mamy tutaj, no to nie jest zbyt wiele, jakby nie możemy zbyt bardzo tym manewrować. Także fajnie, że mamy takie slajdery właśnie od LumiSims. Tak samo jak zaczną wszystkie te slajdery tutaj do... Ciała były właśnie też od Lumi Sims. Następnie mamy e, slider, że możemy sobie uszy dać niżej i wyżej. Tego też normalnie w rozgrywce nie ma. I oczywiście możemy jeszcze zrobić mój faworyt, czyli teraz mierzymy tą panią, czyli asymetry, asymetryczność twarzy. E, to już wam wcześniej kiedyś pokazywałem, ale faktycznie jest asymetryczność, m, e, także może być oko niżej, jako wyżej, tak troszeczkę a raczej na prawo i lewo, tylko jest to asymetryczność. Natomiast i tak to fajnie wygląda i fajnie się prezentuje, jest na pewno bardziej realistyczne, troszeczkę to robiłem z tej simki, ale tak i jeszcze mamy tutaj um, dokładnie um, tu jak widzicie troszeczkę, zresztą nie wiem czy to, nie, nie wiem czy to nie działa, tak się tutaj dobrze złapie, to powinno to zadziałać, w każdym razie chodzi o jak widzicie tutaj grubość ręki, wielkość ręki, tej nadgarstek i tak dalej i tak to wygląda. Także działa to, jest pięknie i jak widać te slidery działają, one są bardzo przydatne dla osób, które bym chciały właśnie urealistycznić wygląd swoich simów, tak mi się wydaje. Drugą już z kolei modyfikacją jest taka paczka cech od Kawaii Stacy, czyli jednej z moich ulubionych moderek, po prostu all time favorite i powiem wam szczerze, że tej paczki używałem już dawno, dawno temu, ale jakoś nigdy się zami ni ni nią nie podzieliłem, chyba jeszcze w serii Mia w Wielkim Mieście, Mia miała jakieś tam cechy od właśnie Kawaii Stacy z tej paczki, a ta paczka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne cechy, zaraz wam pokażę, jest ich naprawdę wiele, mamy zły kucharz, introwertyk, nie wiem, naturalny artysta, naturalnie chudy, utalentowany, śpioch, nieutalentowany, niekreatywny, powolny, powolnie się uczy i tak dalej. I te cechy tan tancerz, te cechy faktycznie jakby wpływają na naszych Zimów, no nie, więc jakby można powiedzieć, że dużo one dają im, bo one oddziaływują na ich życie jest gadatliwy jak jest tutaj mamy jeszcze jest po prostu taki naturalnie śmieszny, uroczy i jest naprawdę wiele tych cech, które wydaje mi się mogą wam się przydać, na przykład brzydki cecha, to też jest w sumie cecha charakteru, ma taki brzydki charakter, wiecie o co chodzi. Jest tego naprawdę bardzo dużo, więc wydaje mi się, że mogą wam się takie cechy przydać, a, a dla właśnie kasa wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ważne, żeby na simowie mieli tych cech dużo, bo ich jest, ich, no można powiedzieć całkiem mało, jeżeli chodzi o, o te podstawowe, takie ogólne cechy, więc zachęcam do, do spróbowania na tych cech i zobaczycie jak to wam się spodoba. No i przybyciu w Kasie, oczywiście nie mogłem, pomimo tego, że ten mod nic nie urealistycznia, ale nie mogłem nie wspomnieć o dodatkowych kolumnach w kasie, bo jest to mod tak przydatny, który tak bardzo daje dużo tej grze, że po prostu wstawię wam linkę do niego w opisie. Możecie mieć trzy kolumny, cztery kolumny, i po prostu no, jest to mod cud. Ja bez niego długi czas nie mogłem żyć, później się troszeczkę odzwyczaiłem, ale teraz znowu do niego wracam, bo naprawdę. Widać dużo, dużo więcej po prostu patrząc sobie tutaj. Także bardzo mocno zachęcam i um, pobierajcie, po prostu pobierajcie. Kolejny mod, jaki Wam przedstawię, ma za zadanie sprawić to, że jedzenie faktycznie będzie sprawiało to, że nasz sim. Tyje po prostu, czyli, bo nazywa się nawet ten mod food równe się kalorie, czyli food równe, jedzenie równe się kalorie, czyli jak na simie, no to po prostu będzie tył. I będzie to o wiele bardziej realistyczne, ponieważ simowie często po prostu są w takich samej, takiej samej, jakby figurze przez całe swoje życie, szczególnie ci, którymi nie gramy, a w takim przypadku będą oni po prostu sobie tyć i no, zaprezentujmy to. Ta simka jest bardzo, bardzo chuda, więc zobaczmy, jak to będzie oglądałaś. Ja By wziąłem, że ona będzie, bo można wybrać różne jakby moduły tego, tego, tej modyfikacji i wtedy no, będzie ta modyfikacja od danego jakby, Ustalonego poziomu tycia działa. Ja sobie wiem, że to jest dosyć szybkie tycie, więc nasza simka też również będzie dosyć szybko tyła. Możecie ustawić słabe, oojen, no, ale żeś przytyła, teraz dziewczyno, no właśnie, jak widzicie. Także to się bardzo szybko wydarzyło. Ale wy możecie ustawić sobie tam e, różny jakby tryb tego i będzie tycie wolniej szybciej, i tak dalej. Także tak to wygląda, jest to na pewno bardzo fajne i realistyczne. E, jak ty, dziewczyno, już wyglądasz, pokaż się. No właśnie, także jesteś już u tyta. E, I dla mnie to jest fajne. Bo można mieć naprawdę sporo fajnych figur i takiego, wiecie, mniej idealizmu, bardziej realistyczności, i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna modyfikacja. No nie wiem, co wy o niej sądzicie, także powiedzcie, ja jestem za na pewno będę tego w przyszłości używać, bo jest to o wiele, wiele bardziej realistyczne. Wiadomo, żeby jakby utrzymać linię naszych simów, musimy sobie joggingować i tak dalej, robić takie różne rzeczy. Także mod bardzo, bardzo fajny i bardzo spoko mi się podoba. Najważniejsze jest to, że jest realistyczny, czyli pasuje do naszej, do tematyki tego filmu. Cóż, jak mówią ostatnie informacje, na studia najprawdopodobniej będziemy musieli sobie jeszcze, jeszcze troszeczkę poczekać. Więc ja przychodzę do was z takimi półstudiami, czyli takimi studiami po prostu w króliczej noże. Ale mamy San Meishuno studia, studia w San Meishuno, także klikamy sobie te studia. I jesteśmy w pierwszej klasie tych studiów. Jak widzicie, po promocji będziemy sobie najprawdopodobniej mogli wybrać nasz... Proszę bardzo, e, nasz tutaj e, kierunek, jakby po jakimś tam pierwszym semestrze, mamy biznes, mamy opiekę nad dziećmi, mamy pisanie, mamy y, kulinaria, mamy jakieś tutaj malowanie, mamy programowanie, fizykę, muzykę, sport śpiew, fotografie i weterynarię, także jest tego sporo, możemy sobie to wybierać i chodzić na studia. Z tego co wiem, to po zakończeniu tych studiów dostajemy jakieś tam, dostajemy promocje do tych karier, w który, jakby, do których te studia sobie wzięliśmy, więc to jest bardzo fajne i no właśnie po zakończeniu tych studiów e, faktycznie możemy mieć jakąś promocję i faktycznie tak się działuje na siebie, także bardzo spoko, chociaż jest to, to, że no, nasz team będę mógł faktycznie sobie iść na te studia y, i coś tam porobić, i wiecie. A nie tyle siedzieć w domu i iść, nie wiem, na przykład jako lekarz od razu do pracy, co jest bez sensu i co jest totalnie głupie. Także jakby ja jestem za, bo jak mówiłem, pewnie jeszcze sobie troszeczkę poczekamy. Także mamy chociaż takie bardzo zamknięte, ale chociaż jakieś, prawda? Także jakieś tam są. Nie ma co wybrzydzać, bo chociaż tak naprawdę to. I teraz mam wam do przedstawienia jedną z moich ulubionych modyfikacji, czyli Explore Mod. Korzystam namiętnie z niego w moich prywatnych rozgrywkach. Może niekoniecznie iść spać, choć tutaj. Na razie tylko pierwszą rzecz, jaką musimy sobie zrobić w tym momencie, to wyrobić jej licencję na samochód, czy, czy na, na prawo jazdy, czy, czy, czy wiecie o co chodzi, czy na busy jakieś, żeby mogła po co się poruszać sama dziewczyna. I jak to zrobimy, to wtedy pojawi nam się miliony więcej nowych opcji, które możemy zrobić. Aha, udało się świetnie, cieszę się bardzo i teraz sobie klikamy na naszą Simkę i zobaczcie, mamy miliony opcji, mamy atrakcje, możemy chodzić na różne atrakcje na przykład bibliotekę dozo, zoo, do escape roomu i tak dalej płacić za to i wracać z jakimiś nastrójnikami co prawda to wszystko są królicze nory czyli jakby my tam z Simem nie pójdziemy ale to daje dużo możliwości do takiego jakby ułożenia historii do jakiegoś wyjścia, do jakiegoś pozbycia się, się Sima na jakiś tam czas kiedy go nie, nie potrzebujemy, mamy wakacje w Disneylandzie na przykład, w jakimś parku, Jurai i tak dalej, jakieś plaże, i tak dalej. Pracę mamy u, na przykład w Uberze, która jest otwarta na przykład na 24 godziny i możemy sobie tam zarabiać. Co jeszcze ciekawego tutaj jest, naprawdę jest wiele ciekawych rzeczy. Mamy jakieś serwisy, czyli jakieś tutaj spa i inne rzeczy, beauty ogólnie. Edukację możemy się edukować, i wtedy dostaniemy jakby jakieś punkty umiejętności, co jest świetne. Dalej możemy sobie kupić jakieś jedzenie. Co tam jeszcze, manage Tutaj możemy, jakieś tutaj są jakieś opcje, możemy faktycznie gdzieś pojechać tutaj. Jak widzicie, no i mamy sklepy z pamiątkami jakieś, eventy różne, także jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i ja was zachęcam do wypróbowania tego samemu. Być może kiedyś nagram odcinek z tej modyfikacji jeszcze oddzielnie, bo są naprawdę dosyć rozbudowana. Teraz tak bym chciałem takie interesujące mody po prostu pokrótce przedstawić. Już nawet kiedyś nagrywałem w jakimś tam odcinku modowym o tym Explore modzie, ale po prostu on jest tak rozbudowany, że chyba faktycznie poczuł, muszę się poczuć do tego, żeby, żeby nagrać cały odcinek o tym. Ale pomimo tego zachęcam was do oglądania... A, fu, do pobierania, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa modyfikacja i warto. No hej, sorry, że wam przelerwam, ale chciałem się tylko pochwalić moim nowym fotelem który jest to jak widać Diablo Chairs X Fighter, jest on po prostu świetny i powiem Wam szczerze, że ogólnie to... <laughs> nie jest mi pierwszy fotel, bo mam tu drugi in, już starszy i chciałem po prostu wam pochwalić w ogóle moim stanowiskiem gamerskim i tym fotelem, bo seria on super i jest ma maksa wygodny i po prostu jakbyście mieli problem z, nie wiem, z łóżkiem czy coś, to tak naprawdę możecie na nim spać, nie? Autentycznie jest taki wygodny. Jest naprawdę super, no zobaczcie, w ogóle no po prostu czuję się jak profesjonalny gamer teraz, patrząc na moje studio tutaj, które tutaj właśnie tak wygląda. No i serio, zobaczcie, jestem na maksa wygodny i tak naprawdę dzięki tym fotelom e, nagrywam dla was, nie skrzypią, e, no to jest najważniejsze chyba dla mnie i jestem na maksa wygodny, że mogę po prostu przy komputerze siedzieć godzinami. To w sumie nie jest dobre, ale jest, tak, że polecam wam bardzo fotele Diablo Chairs bo są super linki do, do, do tych foteli macie w opisie, zobaczcie, bo warto. Kolejna modyfikacja to tak naprawdę rzecz, której każdy by się spodziewał w grze takiej, jakiej są Simsy, czyli kredyty. Ja trochę nie kłamam tego, dlaczego do tej pory nie zostały stworzone kredyty do Simsów. Więc proszę bardzo, mamy sobie od teraz aplikację Kredyt Sim City i możemy sobie aplikować o każdą kwotę. Bardzo, jak widzicie nawet wysokie kwoty są. Mamy 500 simolonów, więc proszę bardzo, Samir, zaaplikuj. Być może dostaniesz i będziemy musieli ten kredyt spłacać. I musimy go spłacić, bo jeżeli go nie spłacimy, to zostanie on na naszych przodków dla najmu i będzie przechodził przez spokojne pokoje, więc jest to akurat świetne. Ja nadal osobiście zastanawiam się. Dlaczego nadal nie ma kredytów w Simsach, jeszcze jakby połączyć to z funkcją komornika? bo to by było przecież świetne, bo naprawdę. i proszę bardzo, mamy 500 simoleonów, mamy kredyt zatwierdzony. Bank SimCity potwierdził wniosek o kredyt Simki o imieniu Summer. Musi ona spłacić co najmniej 5% kwoty tego kredytu, aby móc wziąć kolejny. Czyli jak widzicie, jeszcze możemy sobie brać kolejne kredyty w długi, w zasadzie. Także proszę bardzo, możemy spłacić ratę kredytu i spłacić całość kredytu, jak widzicie. Także spłaćmy sobie... Um, Ratę kredytu i ym, będziemy sobie mogli po kolei spłacać ten kredyt. Szkoda, że nie widać, ile nam zostało. Aha, zostało 23 spłaty do końca. Także wszystko jest opisane i ja jestem bardzo w sumie zadowolony, że taka modyfikacja wyszła. Jak mówię, nadal nie rozumiem, dlaczego takiej modyfikacji, dlaczego takiej funkcji w ogóle nie ma w Simsach, bo to jest coś mega przydatnego i jakby osoby, które. Wiecie, nie mają pieniędzy, mogłyby sobie wziąć kredyt i na spokojnie po prostu wybudować dom i tak dalej, i tak dalej, więc to jest akurat świetna opcja i wtedy po prostu ten kredyt spłacać, także ja jestem totalnie za, bo no to jest bardzo realistyczne, kto tak naprawdę, no można powiedzieć, że mało kto w tym... W, tych, w tym okresie czasu ma jakby dom czy, czy mieszkanie bez kredytu po prostu kupione za własnie zarobione pieniądze, więc jest to bardzo fajna i ciekawa rzecz. Ja zdecydowanie polecam. Oczywiście linki do wszystkich modów macie w komentarzu przypiętym lub w opisie. Jeszcze nie wiem. W obecnych czasach ludzie pracują od dnia do nocy i nie mają czasu na gotowanie. I często zamawiają sobie jakiś catering, jakieś, jakieś posiłki i tak dalej. Po prostu na wynos i do domu. Bo nie mają czasu gotować. I tak również, taka opcja została również udostępniona w Simsach 4, bo kiedyś można było kupić tylko pizzę. No teraz dzięki modowi jedzenie na dowóz Little Missam mamy wszystko, tak naprawdę, co chcemy, do wyboru, jak widać. I możemy sobie kupić wszystko. Także mamy taki dobry, dobry catering, jak widać. I nasi simowie nie muszą się przejmować, jakby gotowaniem tego wszystkiego. Także co my moglibyśmy wziąć? Na przykład, ja bym chciał zjeść. Um... Takiego bardziej wykwintnego o Belpuri, nawet nie wiem co to jest i możemy sobie wziąć na przyjęcie. Także zamówmy sobie Belpuri i zobaczmy, czy przyjdzie, jest przygotowane, niedługo się pojawi w moim domu. Także czekamy i zobaczymy, czy ktoś nam faktycznie to jedzonko przyniesie. Proszę bardzo, jest pan, który nam dowiózł, tutaj wygląda e, śmiesznie dosyć. Także we siedzenie 102 simulone, szkoda, że nie pisze, chociaż chyba pisało o ile, ale faktycznie jest drogie, no ale będzie pewnie można się tym najeść. Także zobaczmy, jest normalna jakość, bez na wegetarian, przełóż sobie tutaj i weź sobie zjedz, zobaczymy jak to będzie wyglądało, także działo jest jedzonko i wygląda normalnie, najważniejsze, że można się po prostu tym najeść, aha, potrawa pikantna, rozumiem, no tak, <laughs> także jest, bardzo ciekawa opcja, czekałem na coś takiego i faktycznie tak coś wynalazłem, więc jestem z siebie dumny. I jeżeli chodzi o modyfikacje, to na dzisiejszy dzień jest ich y, tyle. Co prawda jest ich jeszcze sporo w zanadrzu, ale ja przygotowuję jeszcze kilka kolejnych filmów, jeżeli chodzi o mody. Tak jak obiecywałem, będą one mniej więcej co miesiąc się pojawiały taka seria właśnie z, z tymi najważniejszymi modami do simsów, po prostu, które mi się najbardziej podobają. Mam nadzieję, że te mody, które wam przedstawiłem, wam się przydadzą i wam się spodobały, bo ich naprawdę sporo i staram się wybrać te ciekawsze, te, które mi przynajmniej się bardziej podobały. Mam nadzieję, że one wam się spodobają. Jak mówiłem, że pobierzcie je do gry, napiszcie które, albo napiszcie jest i. Ile na ile wam się przydało, ile na ile pobraliście. No i mam nadzieję, że będą wam, będzie wam się dobrze po prostu w nie grało. I oczywiście bardzo mocno zachęcam do grania, bo wszystkie mody działają. Wszystkie mody są przetestowane. Wszystkie mody, które tutaj zrobiłem, które wam pokazałem są pewne, są wolne od wirusów itd. itd. Więc pozostało nie robić nic innego, tylko grać, prawda? Także jeszcze raz zachęcam was wszystkich do grania. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo mocno za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!